Stawiam. Artur, a może przejdźmy na chwilę jeszcze do ciebie, bo tak się zastanawiam. Żałujesz tego, że, znaczy żałujesz, to jest może złe słowo. No ostatnio trochę zawirowań wokół twojej osoby, miałeś problemy z ręką, wiadomo. Różne głosy są a propos, no, powiedzmy, twojego menadżera, Ala Heymona, który też gdzieś tam piecze nad tym wszystkim. No wiadomo, Premier Boxing Champions to jest jego dziecko. Teraz patrząc tak z perspektywy, to myślisz, że to była no, dobra decyzja, czy już się tak powoli też zaczynasz rozglądać nad jakimiś innymi rozwiązaniami, czy spokojnie będziesz czekał, bo tak się zastanawiam nad tym wszystkim, bo jak się prześledzi ilu zawodników ma w swojej stajni Heymon, to no jest to ogrom, jest ogromna liczba fighterów, którzy no, są w takiej sytuacji na dzień dzisiejszy jak ty, chociaż ty masz dość komfortową, bo powiedzmy, że wiesz gdzieś tam, że ta walka za momencik będzie, no ale jest wielu takich, którzy tej walki nie mają. Nie boisz się takiego czegoś, że może ci na przykład kolejny pojedynek gdzieś tam nie wyjść i znowu zaczną się problemy, żeby ten pojedynek dostać? Nie, nie boję się. Uważam, że wbrew waszym pozorom ktoś tam się jest lepiej niż myślicie. Naprawdę gal jest coraz więcej. Widziałem rozpiskę na gale Premier Boxing Champions. Jest tego więcej niż w tamtym roku. Tamten rok był troszeczkę faktycznie słabszy z wielu względów. Zawodników też były wymagania wyższe, coś tam się po prostu ograniczyło, były chyba wycofane 3-4 gale, więc było zasiane takie ziarenko niepokoju, między innymi przez polskich promotorów, dziennikarzy, promotorów, to wszystko tam było debatowane, a oni się śmiało mówią, Artur, przestań, przecież pamiętajcie, że w Ameryce jest też biznes, niektóre rzeczy robią specjalnie, żeby na przykład odzyskać później ubezpieczenie, czy coś tak, ja nie mówię, że tak jest, ale tak robią. Bo można zbankrutować, można, przecież to są ogromne inwestycje, przecież te pieniądze, które rozmawiamy, że niby tak naprawdę się rozpłynęły, przecież to nie oszukujmy się, no każdy wie, jakie były pieniądze, ale to bardzo duże, tylko że czy wygląda Al Heymon na kogoś, kto właśnie byłby takim człowiekiem, że pozwoliłby sobie na to, żeby to wszystko rozsądzić? Nie. I to nie słuchajcie, to jest coraz więcej gal, zawodnicy mają, ci co powinni mieć, mają dobrze. Są kontrakty, na pewno są odpaleni zawodnicy, którzy przegrali 2-3 walki swoje pod rząd, bo są też tacy i na pewno oni będą gdzieś na drugi tor spychani, ale ci, co gdzieś tam albo wypełniają publiczność, albo przydają emocje, albo dają walki emocjonujące, zawsze będą mieli możliwości się pokazania kolejnych walk i to jest normalne. Na takich zawodników się stawia, prawda, bo nie uważasz, że na przykład to, że wycofano cię z karty, bo też takie głosy gdzieś tam się pojawiały, to była kwestia tego, że właśnie, no powiedzmy, że postawiłeś dość duże warunki finansowe i się okazało, że jednak ta walka się sprzeda bez ciebie? Nie, właśnie dlatego wam mówię, te bilety zaczęły się sprzedawać tak naprawdę, jak było już uzgodnione, że boksuję ja z tym. Tylko że to wszystko ogłosili, tylko nie oni, także to było takie bardzo, bardzo nieeleganckie. I uważam, że po krótkim namyśle promotorów, bo to uważam, że to może być albo działka promotorów, albo po prostu właśnie ci z PBC, okazało się, że mają pomysł na zrobienie gali w Nowym Jorku, więc sobie przemyśleli, ponieważ jeszcze oprócz tego mają zarobek z biletów, więc sam sobie można dodać, na przykład walka z Wilderem, nie porównujmy ją z Wilderem z Brazylii, ale też Polaków by przyszło bardzo dużo, chcieli oglądać tą walkę, więc 12 tysięcy było na Wilderze, czy 10 tysięcy, najtańszy bilet $30, łatwo sobie to wszystko obliczyć, ale tu mówimy najtańsze, te najdroższe, a te najdroższe były po $300, $400, $500, więc łatwo to wszystko policzyć, to jest pieniądze dla promotorów, więc uważam, że tak to zrobili po prostu, że sobie poprzemyśleli spokojnie, może to, tamto, zobaczymy. Ciężko mi pocenić, no oni się oczywiście tłumaczą, że nic nie wiedzą, więc muszę im wierzyć na tej zasadzie. Dobrze, no to my też wierzymy. Artur, a tak była ostatnio dość duża dyskusja na Twitterze, też śledzisz, widzisz i tak dalej. No nie będziemy rozmawiać o walce Mateusza Borka z Andrzejem Wasilewskim, chociaż możesz swojego faworyta tutaj też powiedzieć, przedstawić. To akurat co mam powiedzieć? No, to jest ciekawa walka dla mnie i tak naprawdę szczerze mówię, już nawet pisałem do Matiego. Mati, kurde, bierz tą walkę, mówię, zróbcie tą walkę, jest dobra forsa, a druga rzecz, byłoby to coś ciekawego. Przede wszystkim przeżylibyście obóz treningowy, taki prawdziwy, zobaczylibyście jak to jest, zanim byście cokolwiek powiedzieli. Andrzej skończyłby wreszcie obżerać się na wakacjach, w restauracjach, tylko zobaczyłby, jaki to jest ciężki trening. I cała ta otoczka wkoło, śmiesznie by to było, wiesz, no, wyobrażam sobie to, i to byłoby na pewno paralitycznie wyglądało. Mogłoby to się zakończyć szybko, mogłoby to. Andrzej, wbrew pozorom, Wasilewski jest bardzo silny. Tak naprawdę kiedyś nieraz, jak się tam z nim tak na żarty czy coś, to czuć, że jest silny.
Mateusz, no pewnie bardziej wysportowany, więcej gdzieś tam sportowo, no byłoby śmieszny na pewno, wiesz, na Twitterze to już mogłoby to kupić, jeśli chodzi o pay-per-view, prawda? Ta walka to trwa cały czas, ja się śmieję, bo nawet jak mam zły humor, wejdę na Twittera, patrzę, jak sobie ten bardzo wtedy dogryzają w kulturalny sposób, kulturalny, ale tak w jeden łapie za słowa i śmiesznie, to czasami to dla mnie to jest takie, mi się to nie podoba ogólnie, bo takie żale, największy promotor w Polsce, jeden z najlepszych, albo jak nie najlepszy komentator w ogóle, ktoś, kto ma pojęcie o sporcie, jak i piłka, jak inny. I tak jeden. A Mateusz akurat to gra troszeczkę inaczej. On tam to robi tak, odpija piłkę, a Andrzej tak jakby się żali. To takie to kurde dla mnie dziwne. No dobra, to miało być krótko zwięźli na temat. Bardziej chciałem zaczepić o Polsat Boxing Night, bo no byłeś uczestnikiem tej imprezy, miałeś okazję zarobić na tej imprezie. Zarobiłem mniej niż moi promotorzy. Zarobiłeś mniej niż promotorzy? No tak, to chyba nie jest nic nieoficjalnego, to każdy o tym wie. Andrzej Wasilewski, Piotr Werner, nawet Babiloński wziął więcej niż ja, albo tyle samo, no. Także. A to chodzi ci o sprzedaż pay-per-view, tak? Bo no do tak, tego pijesz. Ale to przecież my walczyliśmy, nie oni, tak? Ale to jak to było? Znaczy ja rozumiem, że ty procentu z tego żadnego nie miałeś? Nie. Miałem dogadane swoją cenę. To nie jest żadne tam, nic o 500 000 złotych i tyle, nie? No ale, znaczy co, uważasz, że cię trochę skrzywdzili, bo patrząc przez pryzmat tego, jak ta walka się sprzedała? Nie chodzi o to, po prostu, że... Nie, ja nie uważam, nie, tak jak tłumaczę, ja nic nie uważam, tylko tak jak tłumaczę. Po prostu, no tak było już, tylko tak jak mówię, no narzekają cały czas promotorzy, że nie zarabiają. A były naprawdę bardzo duże zarobki dla jednych, tak i dla drugich. Telewizja zarobiła sama, była zadowolona i ten, ale to mają prawo, no zrobili produkt, wydali tak samo pewnie na produkcję niemało. Tylko tak jak mówię, były duże zyski, na mnie najbardziej zawsze śmieszy, jak każdy mówi, że robi to dla przyjemności, czy coś. Najlepiej jest, jak mówi, że się dokłada. Dokłada, że pierwszy raz się nie dołożył na tej zasadzie. To wszystko są takie gadki promotorów. Ja to tam mówię, ja to tam w nosie, tylko tak jak tłumaczę, jakby sami widzieliście, jakie było zainteresowanie a walką Szpilka Adamek, to było w jeden czas z Anglii, ze Stanów, Artur, będziemy jedni, wiesz, byli za Adamkiem, więcej było za Adamkiem osób, no jednak każdy gdzieś tam Adamek w porównaniu do mnie wizerunkowo jest takim poważniejszym, religijnym. Ja też jestem religijny, tylko ja się z tym tak nie odnoszę, prawda? Wizerunkowo dla normalny człowiek, dla wielu jestem popieprzonym takim wariatem, nie? Bo coś tam powiem, bo komuś się to nie podoba, ja to mam w nosie, jeszcze raz powtarzam. Powiedz mi to w ryj i tyle. Nie powiesz, wiadomo, że czasami się czyta coś, skąd on się zerwał, nie? Czasami moje słowa czy moje wypowiedzi też są nie na miejscu dla kogoś, później sobie przemyślę, a w sumie po co to mówiłem, no ale gadam, co mi przyjdzie na myśl pierwsze, tak? To szczerze przynajmniej, nikt tu nikogo tu nie oszukuje. Czasami potem żałuję, bo mówię, mogłem się ugryźć w język, na przykład, wiesz, no takie życie. A propos gadania, to Andrzej Wasilewski mówił, że tam spać po nocach mu nie dajesz, bo promotorku odbierz, czy tam odpisz. Czasami się tak zdarzało, no bo wiesz, jak ja dzwonię, jak Andrzej chce coś ode mnie, walka na przykład jest i chcą, żebym ten zaboksował, bo tam oni już mają dogadane, podejrzewam, no bo to dzwoni, kurde, co chwilę, co pięć, a tu kurde, coś tam. Jak ja do niego dzwonię i wierzę, w jakiej sprawie dzwonię, to 4 dni nie potrafi odebrać telefonu, dopiero jak piszę na Twitterze oficjalnie ostatnio, to wtedy dzwoni, tak wiesz. Okay, no różnie z czasem jest, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Nie no, ja z Andrzejem mam dobry kontakt, żeby nie było. Z Andrzejem zawsze jest to wszystko relacja, ale czasami też puszczałem jednak w jednemu i drugiemu, nie? Andrzej mnie rozwala swoją spokojem, kiedy jest ostry temat, on spokojnie tak wszystko mówi z taką nawet bezczelnością, bym powiedział, bezczelnym spokojem. I wiesz, mnie to czasami denerwuje, jestem porywczy, ja bym już tłukł, trach, wiesz. No ale tak trzeba się nauczyć też tego spokoju w tym biznesie, bo jednak no, co nagle to podjawle i jak się za bardzo coś... Ja jestem za nerwowy, więc też panuję tutaj nad swoimi emocjami, bo niestety czasami później pomyślę, najpierw coś zrobię, potem pomyślę, a potem pomyślę sobie, że to wszystko nie miało sensu, źle zareagowałem, zdradziłem swoje emocje, ale nie potrafię, ja po prostu nie potrafię grać tak jak oni, bo to jest już najwyższa półka w tym biznesie, no nie oszukujmy się, Andrzej Wasilewski jest
Jednym z największych takich rekinów biznesu, jakich poznałem, mądrych bardzo ludzi, bardzo takich konsekwentnych w swoich działaniach, taki dąży, można powiedzieć, po trupach, zrobi 5 takich minek smutnych, że nic nie ma, że nic ten, ale nagle się okazuje, że tu kurde takie pieniądze, wiesz, jest takim no naprawdę mądrym, właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, tylko mówię, nie każdemu to pasuje. Kiedy dotyczy cię to twojej osoby, to wtedy wiesz, że na przykład może to być na twojej osobie, no to wtedy już człowiek inaczej się zastanawia, prawda? Wtedy jest, czy tak nie jest czasami do ciebie, jak do innych ludzi. To wszystko gdzieś się tam składa. Czasami są nerwy, ale ogólnie jesteśmy w bardzo dobrym relacjach. Pewnie nieraz się jeszcze pokłócimy, bo ja też sobie nie dam. On czasami sobie myśli na przykład, że ma przed sobą włodarczyka, na którego krzyknie. Wiesz, tak jak na włodarczyka, włodarczyk się tam uspokoi, tylko wiesz, parę razy było tak, że no, że niestety mogło różnie się to skończyć. Okej, o Diablo jeszcze tam... Nie mówię o Diablo, między mną i Andrzejem było wybuchowo nieraz i wiesz, ja sobie na pewne rzeczy nie pozwolę. Ja nie jestem włodarczyk i ja wymagam szacunku i już z Andrzejem doszliśmy do takiego pełnej zgody. Okay. Ale o Diablo jeszcze porozmawiamy. Ja wolałbym nie rozmawiać o nim już. Będzie krótko. Artur, bo mnie trochę wybiłeś z rytmu. Polsat Boxing Night. Oceń tę imprezę. Chodzi mi o to, że no, Andrzej Wasilewski gdzieś tam wrzutkę taką zrobił, można powiedzieć, że no, format tej imprezy i zamysł, jaki był na początku, nie do końca się sprawdził, bo jego zdaniem, z tego co ja zrozumiałem, mam nadzieję, że nie przekręcę tych słów, no powiedzmy, że ta impreza nie wypromowała tylu gwiazd, ilu by mogła. Właściwie tam gdzieś nawet zasugerował chyba, że nie wypromowała w zasadzie prawie nikogo, bo zawodnicy, którzy tam w My Eventach walczyli, to już byli raczej bardziej znani. No. Jak ty do tego podchodzisz, jak ty to widzisz? Ja przede wszystkim nie chciałbym krytykować publicznie, ani w ogóle nie krytykować Posatu, ponieważ Posat robi niesamowitą i dobrą robotę. Podejrzewam, że jeżeli ma być szczery, prywatny, zawsze tak jestem, ja to nie mam w nosie, czy to komuś nie pasuje. Uważam, że Posat rozgrywa taką grę między Andrzejem i Posatem. Posat Andrzej, Andrzej Posat. I to jest troszeczkę takie na pozłości sobie robienie. Andrzej pewnie w jakiś sposób tam zalazł im za skórę i odwrotnie. Więc to jest na tej zasadzie, tak? Ale uważam, że Polsat Boxing Night jest to jedna z najlepszych, a jak nie najlepsza gala w Polsce. Jest to wielki prestiż boksowania na takiej gali. Jest to przede wszystkim nie do końca też promocja dla każdego, bo dla tych najmniejszych walkach to nie się tym, każdy przychodzi na walkę wieczoru, przed walkę wieczoru, może trzecią walkę przed końcem. Te inne to oczywiście to jest takie uzupełnienie, ale to nikt tam nawet nie wiedzą, że ja przynajmniej z tego, co tam się pytałem, boksował już ten, a kto to, nie? No, na tej zasadzie. Nie, taka prawda, każdy pije tam. Nie trenera się pytaj. Nie, mówię kibiców, jak tam, wiesz, wchodzę na salę, ja wtedy akurat jak był walka Adamek Molina, to przyszedłem na salę i akurat walczył chyba Gudel z Kaczorem. I się pytam, jak tam walka, a kto to, nie? Na tej zasadzie, no to wiesz, to o czym świadczy, prawda? To też była taka ważna walka dla nas, jako dla kibiców i kto tam wygrał, akurat wygrał Gudel, ale dla mnie jako kibica bokserskiego miałem takie duże, wiesz, znaki zapytania, zawsze sobie staram ten, akurat wszystkie moje typy się sprawdziły, oprócz jakieś tam jedne, że nie było po prostu na punkty, tylko przed czasem, już nie pamiętam, kto, że Palacios, bo ja obstawiłem jednak Palaciosa. Z Cieślakiem, że mogę wygrać, tak? Bo postawiłem, tak, to ta walka mi się nie sprawdziła. I niektórzy na początku w ogóle nie wiedzieli, tak? Taki Cieślak to już jest znany, prawda? To więc ludzie go wyznali, no ale te walki, wiadomo, to nie jest promocja dla wszystkich, do czego biję. Uważam dalej i podkreślam, że Posad Boxing jest to niesamowita promocja dla każdego młodego zawodnika. Tylko to musi być walka, która wzbudza emocje, nie taka zwykła z zwykłym, bo to nie da żadnej promocji. To da mu jakoś tam ambicje, zobaczy to ktoś. Tak naprawdę mówię, wiem jak to wygląda, bo nieraz oglądałem pay-per-view, też wykupowaliśmy ze znajomymi, to w większości się gada, pije, a przychodzą dwie główne walki, wszyscy włączają i siadają przed telewizorem. Tak to wygląda, no bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jest to szansa dla każdego zawodnika, ale uważam, że koncepcja, wiadomo, że to ciężko to zrobić. Koncepcja polsko-polska była najlepsza. Dlaczego? Budziła emocje pod każdym względem. Jeżeli mielibyśmy pójść w inną stronę, czyli Molina był moim zdaniem najgorszym przeciwnikiem dla Adamka do boksowania. Uważam, że Adamek 100 razy, nawet więcej osób by przyszło, jakby zaboksował z Chisorą, czy z zawodnikiem ofensywnym, Areolą nawet i miałby ładniejszy boks pokazania, walka byłaby emocjonująca, a tutaj niestety defensywny styl Moliny z mocną bombą, bo to trzeba przyznać,
I walka, Adamek musiał wywierać presję, to tamto ogólnie walka się podobała, nie tak jak normalnie, prawda? Ciężko mi powiedzieć, ja tak jak powtarzam, Polsat Boxing Night robi świetną robotę, miejmy nadzieję, że to zostanie, że to przetrwa i tylko tak jak mówię, to jest tak jak z seksem, jak nie włożysz, to nie wyciągniesz i tak samo jest w boksie, no, musisz coś włożyć, musisz coś zaryzykować, żeby wyciągnąć, przecież jeżeli nie będą robić takiego, już nie mówię do Polsatu, bo ja w ogóle nie mam nic ani pan, Marian Kmita robi świetną robotę, z Mateuszem mam zawsze dobry kontakt, zawsze go szanuję, bo naprawdę ma dużą wiedzę, nie zawsze się zgadzamy co do typów bokserskich, ale wiedzę ma bardzo dużą o boksie i sam dobrze wie, tak samo czasami na swoim przykładzie, że jak są go gdzieś zaprosić do programu, to też chce za to pieniądze, prawda? Dlaczego? Dlatego, że się za to ceni. Cieni się, wie, że jest dobry, wie, że słucha się na przykład go w piłce nożnej, nie oglądam, rzadko oglądam, jak Kamil Gosicki gra, no to tak oglądam. Wiadomo, Robert Lewandowski, reszta. I jak się słucha Borka, Hajto, no to fajnie się można, fajnie naprawdę, wiesz, zależy, wiesz, ten słuch wpada, znasz, wiesz, mają o tym pojęcie. No i tak samo jest w boksie, oglądasz szpilkę, samą sobie mówię, śmiesznie to brzmi, ale oglądasz, wiesz, że są emocje, wiesz, że będzie walka do końca, wiesz, że będzie walka przede wszystkim, nie będzie nudnego stylu, nie będzie czekania, tylko albo ty, albo ja. No i coś się będzie działo, nigdy nie wiadomo co po nim, czy dzisiaj zaboksuje mądrze, tak jak na przykład z Adamkiem, ale tam wiedział, że musiał tak zaboksować, czy zaboksuje głupio, otworzy się, pójdzie, czy coś, nie wiadomo, ale wiesz, że coś się będzie działo, tak, wiadomo. Czy chcesz oglądać właśnie Molinę, który tak naprawdę jest dobrym zawodnikiem, niewygodnym, ale tchórzliwym, bardzo tchórzliwym, bojaźliwym i nie da boksować Adamkowi i walka wyszła jak wyszła, nie? To i tak wyszła dobrze dla Adamka, gdyby ten cios jeden, to by była wygrana, prawda?